Cześć. Tak, nic się nie pomyliłam. Pięć toreb do porodu. Wiem, pewno każdy z Was teraz pomyśli, o Jezu, ona jest nienormalna, ale mam nadzieję, że zostaniecie do końca tego filmiku i że zmienicie zdanie. Nie przedłużając, zaczynamy. Pierwsza torba numer jeden to jest torba moja, czyli kobiety rodzącej. Zacznę od takich rzeczy, bez których w ogóle chyba nie powinniśmy w 40 tygodniu wychodzić z domu, czyli karta ciąży, wszystkie badania, dowód osobisty. Teraz co wkładamy do pierwszej torby? Na początek rzeczy, które chyba każdy z Was, gdyby gdziekolwiek się wybierała w jakąkolwiek podróż, to pewno by ze sobą zabrała. Czyli kosmetyczka, jakaś tam pasta, szczotka i tak dalej. Jakieś takie prywatne, indywidualne kosmetyki. Druga rzecz to ręcznik. Kolejna to klapki pod prysznic, kapcie. Tutaj się chwilę zatrzymam, pokażę Wam. Mam takie malutkie kapcie, które zajmują mało miejsca. Kolejna rzecz to koszulki. I tutaj tak. Są takie koszulki typowe do karmienia. One tutaj mają właśnie takie wycięcia. Natomiast ja polecam, żeby w ogóle nie kupować takiej koszulki, tylko żeby zobaczyć, czy nie macie we własnej szafie. A jak nie, to na pewno za dużo mniejsze pieniądze można kupić sobie koszulkę, która po prostu jest tak specjalnie wycięta. Może być na guziczki, może być na jakiś suwak. To wszystko jedno. Ważne, żeby ona była właśnie tutaj na górze, żeby miała to wycięcie. Więc podejrzewam, że spokojnie coś takiego albo znajdziecie u siebie w szafie, albo jak nie, no to naprawdę za dużo mniejsze pieniądze niż te koszulki typowe, takie do karmienia, już nie mówiąc o możliwości wyboru innych koszulek pod kątem krojów, kolorów i tak dalej. Na pewno jest dużo większy i w wielu miejscach można po prostu takie koszulki kupić. Co jeszcze? Jak koszulka, to do tego babcina majty. I tutaj faktycznie te majtki, takie typowe, poporodowe, to takie fajne babcine majty. Polecam, żeby one były jak najbardziej zabudowane, żeby nie kupować takich wąskich, o, bo takie też są w sprzedaży, tylko żeby, no, tu nie szukamy stringów. Do tych, słuchajcie, majtek potrzebujemy takie podkłady higieniczne. Kolejna rzecz do zabrania. To są takie podkłady higieniczne. O, one wyglądają tak. Są z różnych firm, właściwie wszystkie są bardzo podobne. Te mają rozmiar 90 na 60. To wygląda tak po opakowaniu. One się przydają i do porodu, i po porodzie dla Was. A jak Wam zostaną, to też są fajne dla dziecka, właśnie, żeby podłożyć do przewijania na przykład, też mogą się sprawdzić. Kolejna sprawa to jest to, co założycie do porodu, czyli może to być t-shirt, może być to koszulka nocna, możecie rodzić nago, tak jak ja dwa razy, jeśli czujecie się bardziej komfortowo. Sprawa to do porodu fajnie mieć buteleczki z wodą, które są z takim, no z jakimś korkiem, tak żeby po prostu było łatwiej to pić. No, dobrze jest mieć coś do jedzenia, bo nigdy nie wiadomo, czy dostaniecie na przykład po porodzie, czy dostaniecie jakiś posiłek, więc dobrze coś sobie ze sobą do torby wsadzić. Kolejna rzecz to na przykład takie jakieś ala, nie wiem, mentosy, czy jakieś takie różne, jakieś takie miętowe cukierki, dobrze, jeśli możecie sobie po prostu nimi tak troszeczkę zmienić smak w ustach podczas porodu. Do porodu też jeszcze dobrze mieć oczywiście gumkę do włosów, jeśli macie takie długie włosy jak ja. A po porodzie gumki do włosów, tylko takie trochę rozciągnięte, przydają się, żeby zakładać sobie na ręce podczas karmienia, bo każde karmienie to inna pierś, więc jeśli po prostu zaczynacie dopiero i to jest wasz początek, pierwsze dziecko, to powiem tak, po porodzie to całe zmęczenie i tak dalej. Fajnie jest, jeśli macie takie gumki, można sobie to założyć i wtedy, żeby po prostu pamiętać,
którą stronę teraz. No ja już w drugiej i trzeciej już to jest mi niepotrzebne. I to chyba na tyle, jeśli chodzi o moją torbę numer jeden. Torba numer dwa. Też dla mnie. I to jest torba awaryjna. O co tutaj chodzi? Ja wiem, że można tylko zabrać tą pierwszą torbę, a jak coś będzie nam potrzebne, to na pewno ktoś nam dowiezie. Ale ja doskonale zdaję sobie sprawę, że jak ja mam komuś powiedzieć, że kochanie, znajdź mi w domu to i przywieź, no to będzie szukanie po całym domu i z pół godziny, nerwy, stres, gdzie to jest. Więc żeby nie było takiej sytuacji, ja przygotowuję się do samochodu, wkładam torbę numer dwa i tam mam na przykład podkłady higieniczne, suszarkę do włosów, ubrania do wyjścia ze szpitala, bo już będziemy mieć trochę mniejszy po pierwszy brzuszek, po drugie może się zmienić pogoda, warto mieć jakiś, nie wiem, zapasowy ręcznik, na przykład strój też do wyjścia dla dziecka. Też może tam być, czy jakieś też rzeczy, które uważacie, że na przykład dla dziecka też są no bez sensu, żeby brać, nie wiem, 10 pieluch tetrowych, można wziąć dwie, a jeśli się okaże, że będziecie tam dużo dłużej siedzieć w tym szpitalu, to wtedy macie od razu to w takiej torbie właśnie zapasowej. Więc to jest taka torba, do której ja wrzucam rzeczy, które uważam, że może się przydadzą, ale nie warto je na sam początek brać do tego szpitala, bo naprawdę tam nie ma miejsca później na tych salach wszystkich. Okej, okay, torba numer 3 to torba dla dziecka. Pierwsza rzecz to becik. Ja ten becik musiałam zakupić, ponieważ można nie mieć becika, można mieć na przykład jakiś kocyk. Mi ten becik odpowiada, więc zakupiłam becik. 5 par body w rozmiarze 56-62. Tutaj tak, tutaj ta numeracja to jest jedno, a rzeczywistość to jest drugie, więc ja się tym specjalnie nie sugeruję. Wzięłam kilka mniejszych i kilka większych body, żeby Wam pokazać, bo nie wiem, czy każdy wie, jak wygląda, chociaż przyszłe mamy już pewno, które to oglądają, powinny już wiedzieć, o co chodzi. Tak wygląda body. I do tego pajacyki. 3 pary pajacyków. Pajacyki wyglądają tak. Natomiast ja tych rzeczy wcale tyle nie mam w tej torbie. Właśnie część mam w tej torbie awaryjnej. Kolejna rzecz to czapeczki. Koniecznie czapeczka taka, którą można założyć od razu, jak tylko po urodzeniu, to na pewno. No i mam taką czapeczkę na wyjście już ze szpitala, bo może być zimno. Do tego skarpetki. No i oczywiście możecie mieć takie łapki, nie drapki, które zabezpieczą przed tym, żeby dziecko po prostu, które najczęściej się urodzi z paznokciami, żeby sobie nie podrapało od razu całej buzi, to wystarczą skarpetki. To jest bardzo dobry zamiennik. Co tutaj jeszcze mam? Rajstopy. Mam sweterek, o taki sweterek. Mam dwie takie tetry, trochę można powiedzieć ładniejsze, bo są one w jakieś różne wzorki i one są duże. Więc też na przykład można przykryć też dziecko tylko po prostu taką. Kolejna rzecz to tetry takie zwyczajne. Na stronie mojego szpitala kazali aż 10 przygotować, więc ja mam tylko kilka, mam chyba 2 sztuki, resztę mam w torbie awaryjnej. One tak naprawdę mi to się przydają tylko do tego, jeśli dziecko się, nie wiem, gdzieś tam odbija czy coś, no to wtedy te tetry się przydają. Ale jeśli chcecie na przykład z tych tetr korzystać tak, jak żeby po prostu z nich robić pieluszki, to lepsze są takie tetry kwadratowe. Lepiej się to składa.
To tak wiem też z doświadczenia już. Kolejna rzecz to oczywiście paczka kieluch i coś na wyjście. Ja mam tutaj takiego kota, uwielbiam go. O, taki kotek. Więc ja coś takiego mam dla dziecka na wyjście. Mam też jeszcze, aha, jeszcze chodzi, jeśli chodzi o rzeczy do przepijania, to mam jakieś chusteczki. Te chusteczki to od razu taka dygresja. Ja te chusteczki używam tylko i wyłącznie w szpitalu, bo jest po prostu praktycznie i szybko i dlatego z tego korzystam. W domu w ogóle nie korzystamy z chusteczek, bo one potrafią uczulać. Już nie mówiąc o jakby kwestii ekologii, ekonomii i wszystkim dookoła, no po prostu tego nie używamy. Używamy normalnie wacików i wody, więc to tylko i wyłącznie właśnie do szpitala, żeby było bardziej, można powiedzieć, komfortowo. No i jeszcze ostatnia rzecz to ręcznik. Fajnie jest mieć ręcznik z takim kapturkiem. I moje dzieci używają tych ręczników z kapturkiem, nawet jak Lili ma już teraz 4 lata, to też używa takiego ręcznika z kapturkiem i one są bardzo praktyczne, więc tutaj polecam. Jeszcze mam jedną rzecz, którą Wam mogę pokazać, taką matę do przewijania. Nie wiem, czy Wam się akurat przyda w szpitalu, bo w moim akurat są wszędzie przewijaki, w każdej sali. Ale jeśli na przykład wiecie, że w waszym szpitalu tego nie ma, albo chcecie na przykład przewinąć na łóżku waszym, to takie fajne są maty właśnie do przewijania. One tam, nie wiem, kosztują około 6-8 zł, więc to nie jest żaden wielki wydatek. A to się wam później na pewno przyda podczas jakichkolwiek wyjazdów. Możecie zabrać, to zajmuje naprawdę, zobaczcie, bardzo mało miejsca, więc można taką matę też w ogóle i szybko rozłożyć, szybko wyczyścić. No ja zdecydowanie polecam. I ostatnia rzecz to jest coś do przemywania. Mi polecali Octenisep, coś w tym stylu, do przemywania pępka plus do tego gaziki. W moim szpitalu akurat tego nie ma na wyposażeniu. Ważne jest, żeby w ogóle się zorientować na stronie szpitala, co szpital też oczekuje, co ma, a czego nie ma, żebyście tutaj to wcześniej sobie też dziewczyny skontrolowały. Torba numer 4. To jest torba, a właściwie w naszym przypadku plecak, dla partnera, dla osoby, z którą będziecie rodzić. Jest potrzebne takiej osobie. Dobrze jest, żeby miała jakieś ubranie na zmianę, takie luźne, takie wygodniejsze do tego porodu. Kapcie, coś do picia, do jedzenia. I tutaj to ktoś się oburzy, ale czasami dobrze jest mieć też jakąś książkę czy jakieś krzyżówki, bo przy pierwszych porodach naprawdę często to bardzo długo trwa i faceci no już nie mają też siły, żeby tyle siedzieć i po prostu wspierać kobiety, więc czasami dobrze jak mają coś tam takiego dla siebie na chwilę, żeby odpocząć też. Aparat czy jakaś kamera. Ostatnia torba numer 5 to jest torba dla mojej dwójki dzieci, które zostaną prawdopodobnie odstawione do dziadka, więc też potrzebuję dla nich różne rzeczy spakować. Lew, właśnie to jest 5 moich toreb. Dzielę torbę dziecka i moją, żeby to były dwie oddzielne torby, a nie jedna torba. Może się zdarzyć, że będziecie po prostu na szybko coś potrzebować dla dziecka na przykład, czy dla siebie. Jak macie to wszystko w jednym worku, to naprawdę w pewnym momencie ciężko jest coś znaleźć. No nie ma tam w szpitalu dla was szafy, w której możecie sobie to wszystko ładnie poukładać, tylko wszystko trzymacie w tym, nie wiem, pod łóżkiem zazwyczaj. I wygodniej jest, jak macie to wszystko oddzielnie. Druga kwestia to taka, że może się zdarzyć, że na przykład ktoś z waszego otoczenia, czy partner, czy położna, musi coś z takiej torby wyciągnąć. Wtedy łatwiej jest też komuś coś przekazać, wytłumaczyć, albo nawet jeśli ta osoba musi to zrobić sama, to też będzie to dla niej na pewno bardziej komfortowo. Wyglądają moje te torby. Jeśli wam się filmik podobał, to dzwoneczki, subskrypcje i tak dalej, i tak dalej. I do zobaczenia w kolejnym.